zapewne ta piękna pogoda Skyrim, o której tak wiele słyszałam. Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Zobaczmy. Mam kolejny list od Ralisa, ale po raz ostatni robię za jego posłańca. Nie cierpię tego miejsca. To chyba na tyle. Muszę iść.
Odkąd tylko przybyłem do Kolbjorn, słyszę szepty, głosy, myśli, pragnienia. Z każdym dniem robiły się coraz wyraźniejsze, głośniejsze. Kilka razy straciłem świadomość. To było tuż przed przebudzeniem Draugra. Nie wiem, może, ale to on tego chciał. Potrzebował ich energii. Nie wiem, mam nadzieję, że nie, ale może, błagam, musisz mi uwierzyć. Oczywiście, już nigdy w życiu nie zbliżę się do tego miejsca. Udam się do tamtej skały, a ty zachowasz dyskrecję. A jak mnie kiedyś odwiedzisz, kiwnij, chętnie ci pomogę. Przynajmniej tyle mogę zrobić, tylko niech to zostanie między nami.
jest cudowne. Cieszę się, że jesteś tu ze mną. Czego potrzebujesz? Jasne. Jasne. Już? O co chodzi? Jasne. Robi się. Już? Czego potrzebujesz? Jasne. I już? W porządku. Co teraz? Czego potrzebujesz? Robi się. Jasne. Jasne. I you? W porządku. Robi się. Ty tu skąd? A ty tu skąd? Stop!
Jestem twym mieczem i tarczą. Tato, wróciłeś! Dasz mi kieszonkowe? Wow, świetnie! Dzięki! Czego ci potrzeba, Tanie? Potrzebujesz czegoś? Tak. Mam nadzieję, że nie są to same śmieci, których nie chcesz nosić. Co teraz? Jeśli sądzisz, że to pomoże...
Po co ten pośpiech? Jeśli chcesz zarezerwować przeprawę, porozmawiaj z kapitanem Jan. Miej się na baczności. Ty tu skąd? To się nazywa praca zespołowa. Co tam jest? Zawsze uczono mnie, by unikać tego typu ruin. Teraz już wiem dlaczego.
Ty tu skąd? Tam jest.
Dobrze, że nikt już co noc nie biega do tego cholernego kamienia. Muszę ci za to podziękować. Doskonale. Zrobię tylko kopię dla siebie. Noszenie tej księgi jest zbyt niebezpieczne. Oczywiście nie mam wątpliwości, że sobie z nią poradzisz. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Proszę, weź to za fatygę i uznajmy sprawę za zamkniętą. No i tyle. Dziewica północy gotowa do rejsu. Jesteś w domu! Mam coś dla ciebie, tato. Mam nadzieję, że ci się spodoba.